Piotrek Halman, gościem BoxingNews.pl. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Piotrek, ostatnia walka niezbyt udana na UFC z Jacquintą. Chciałem Cię zapytać, jak przeżyłeś tę porażkę, bo wielu zawodników po porażce ciężko jest się podnieść. Jak to było u Piotrka Halmana? Nie, no to jest sport też przegrana, wchodzi w grę trochę. Jestem tego świadomy i nie, no, jak widać, żyję dalej. Żyjesz dalej, ale jak to mówią, nie wiem, żartobliwie eksperci, nie było takich tak zwanych, nie wiem, gorących, złych potów w nocy, gdzie budziłeś się, myślałeś sobie, Boże, przegrałem, nie wiem, i rozpamiętywałeś tę całą sytuację, czy jednak gdzieś tam w głowie to jeszcze się działo? Nie, no nie, tak nie było. Dobra, pomijmy to, bo to... Ale jesteś, chodzi o to, czy jesteś mocnym psychicznie zawodnikiem. Wiemy, czym się zajmujesz, to powinieneś być mocny. Nie mi to oceniać, nie, ale no myślę, że raczej w każdym sporcie ciężko sobie to wyobrazić, żebym wstał. Myślę, że ludzie mają ważniejsze problemy, niż żebym miał wstawać teraz o drugiej w nocy z krzykiem. No dobra, to jesteś twardym zawodnikiem, jeżeli chodzi o psychiczną sferę twojej osoby, a powiedz, jak wygląda to pod względem... Jak wygląda to pod względem przygotowań do kolejnej konfrontacji? Kiedy Piotrka Halmana znów zobaczymy w oktagonie? Jak to wszystko wygląda? Jak przyjęli w ogóle twoją porażkę też, no powiedzmy, włodarze UFC? Czy miałeś jakieś takie nieprzyjemne znaki, czy raczej wszyscy klepali cię po plecach? Ani mnie nie klepali, ani przyjemnych znaków. Nie biorę tego do siebie. Skupiam się zadaniowo na następnej walce, jeżeli taka będzie i tyle w sumie. A co było błędem w tej walce? Co zrobiłeś źle? Myślisz, że jakbyś przygotowania trochę inaczej nakręcił, to wynik pojedynku byłby inny, czy nic byś nie zmieniał? Nie, no myślę, że po prostu w walce, no wiadomo, tam wszystko się dzieje szybciej, popełniłem więcej błędów i tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. Ale te błędy, bo w większości zawodnicy są tacy, że mówią, że błędy trzeba eliminować. Ty już wiesz, jakie błędy popełniłeś i tego możesz powiedzieć, że w następnej walce na pewno nie zrobisz? No nie wiem, czy na pewno nie zrobię. No błędów wiele popełniam. Tak samo na każdym sparingu, na każdym treningu to nie jest. Na każdych tarczach cały czas je eliminuję. Wytłumacz kibicom, dlaczego taka osoba jak ty trafia do UFC, a nie ma jej na przykład na galach Federacji KSW wcześniej? To już chyba każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie indywidualnie, nie? Każdy ma jakieś priorytety, ja tam nie komentuję, nie mówię, moim marzeniem było znaleźć tam, gdzie się znajduję i taką ścieżkę wybrałem. Piotrek, dopuszczasz do siebie myśl, że jeszcze pojawisz się na galach polskich federacji, bo kibice pewnie chcieliby Cię na żywo zobaczyć, a to UFC gdzieś tam odjeżdża powoli z tej Polski. Mówię oczywiście tutaj o sferę bardziej marketingową, no bo Orange Sport tej umowy nie przedłużyło i z tych informacji, które gdzieś tam do nas docierają, wychodzi na to, że żadna z polskich stacji póki co tego transmitować nie będzie. Nie, no myślę, że ci, co będą chcieli mnie oglądać, obejrzą mnie, jak będę się bił za granicą. Mam nadzieję, że gala UFC będzie w Polsce, a z drugiej strony... Cóż mogę powiedzieć? Nie, no, mam nadzieję, że moja kariera nie będzie krótka i na to będę ciężko pracował. Jesteś zawodnikiem utalentowanym, to udowodniłeś podpisując kontrakt z największą federacją na świecie MMA. Gdzie widziałbyś się, powiedzmy, za rok, dwa, pośród którego z tych zawodników w swojej kategorii wagowej, mówię tutaj o paletę tych zawodników z UFC, widziałbyś się w tej konfrontacji z najlepszymi? Czy ja bym widział się w konfrontacji z najlepszymi, tak? No mam nadzieję, że do tego dojdzie. Ale wiem, że muszę na to sobie zapracować i to jeszcze daleko mi do tego, że mógł powiedzieć, że jestem dobry. Nie, no cały czas się rozwijam, no będę ciężko na to pracował i mam nadzieję, że mi się uda. No właśnie powiedz, z kim będziesz się przygotował do następnej walki, gdzie będziesz się przygotował, jaki masz plan na te najbliższe kilka miesięcy? Nie wiem, na razie wypoczywam tutaj na obozie, odcięłem się trochę od takich myśli i zobaczymy. A powiedz, jakby wyjazd za ocean i tam treningi też wchodzą w grę, jak już poznasz nazwisko kolejnego rywala i datę walki? Nie, no muszę pomyśleć nad tym. Muszę nad tym pomyśleć na spokojnie, nie teraz podczas wywiadu, obozu i wieczoru pięknie się zapowiadającego, tylko usiądę sobie na spokojnie w domku z trenerem albo przy herbacie, bo nie piję nic mocniejszego, także
usiądę sobie na spokojnie, ja wezmę kartkę, długopis, zrobię drzewko decyzyjne, wady, zalety i wtedy na spokojnie podejmę decyzję. No na koniec tylko podsumuj te treningi, które miałeś okazję przed momentem tutaj stoczyć, te kilka sparingów. Ten poziom twoich rywali tutaj, jeżeli chodzi o polskie, nie chcę powiedzieć boisko, ale powiedzmy tą polską matę, jest wysoki. Jak ty to oceniasz? Bo miałeś okazję trochę się poprzepychać z chłopakami. No tak, wiadomo. Najważniejsze, żeby ludziom chciało się rozwijać. Jest tu parę takich zawodników, którzy traktuje to poważnie i głównie tego należy od kogoś oczekiwać, nie jakichś tam dziwnych rzeczy, tam podsumowanie, ten jest dobry, ten jest zły, ale jest parę osób, które traktują to poważnie tutaj. Wiadomo, to też czas wszystko weryfikuje, to jednak trzeba poświęcić dużo czasu, dużo lat treningu i wiesz, różne okoliczności są w życiu, także bardziej to jest taki hard ducha albo jakaś taka konsekwencja, niż żeby teraz tutaj przewidywać, kto jest, kto nie jest. Dobra. Jakiś plan na rok 2014 sobie wyznaczyłeś? Wygrać wszystkie walki. Dobra, to tego ci życzę i dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękuję ci bardzo, super. Dzięki wielkie.